noszą z piwnicy zardzewiałe ze strychów, różne maszyny u mnie po renowacji wychodzą jak nowe. Także te maszyny, każda, jak to się mówi, ma swoją duszę, ma swoją historię, ma swoją przeszłość. Maszyna dawniej w domu to była traktowana jak członek rodziny. Maszyna, która utrzymywała dom, kształciła dzieci i utrzymywała przy życiu. No w tej chwili znowu wraca moda na szycie, z tym, że jest zalany rynek chińskimi maszynami i podróbami z nazwami Łucznik, gdzie nie jest to Łucznik. Ludzie myślą, że firma Łucznik wiedzą, że to jest dobra firma, a idą, kupują Łucznik z napisem Natalia, Zosia, Basia, Kasia, ale to nie są Łuczniki. Tak samo i Singery. Świetna opinia tych maszyn, bo to były maszyny naprawdę dobre, ale to w tej chwili to jest wszystko chińszczyzna. A czy jakieś z jakimiś tymi maszynami do szycia, które tutaj ktoś przyniósł, czy kryją się jakieś ciekawe historie? No bardzo, to każda maszyna ma historię. Właśnie z właścicielem. Proszę, może pan kojarzy jakieś dwie, trzy? Proszę pani, no mam tutaj taką, w tej chwili już nie żyje pani, Żydówka, która przyniosła maszynę do mnie. Ona była od przedwojny w naszej firmie naprawiana. Całe życie na niej pracowała. Przeżyła okupację, getto. Wykształciła dwóch synów na znanych adwokatów. Jeden jest w Krakowie, nie będę mówił nazwiska. Drugi jest znanym adwokatem w Nowym Jorku. No i mówi, żeby ta maszyna nie wylądowała gdzieś, jak się to mówi, na śmietniku, czy coś, przyniosła do firmy, żeby tutaj została.